Parlamentarny poniedziałek. No to mamy obiecanego gościa w naszym studiu. Paweł Kukiz, opolski poseł z koła poselskiego Kukiz 15 Demokracja Bezpośrednia. Witam serdecznie. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Jest taki najnowszy wywiad z prezesem Kaczyńskim, który przyznaje w tym wywiadzie w tygodniku Sieci, że zakolegował się z Pawłem Kukizem. No i pytanie, czy pan też tę sympatię odwzajemnia? Ja wiem, czy te relacje można nazwać kolegowaniem się. Wie pani, czy mnie się akurat kolegowanie za chwileczkę można się zamienić w kolesiostwo, więc... Ostrożnie. Może jednak z takimi sformułowaniami ostrożnie. No były tam jakieś wcześniejsze spotkania półpolityczne, półtowarzyskie, które przebiegały w miłej atmosferze i może stąd takie tutaj informacje z ust pana prezesa. Prezes był też dopytywany, czy panowie razem zaśpiewali. Odpowiedział, że zdarzyło się w pewnym stanie, lepiej tu postawić kropkę. No i postawmy kropkę i idziemy dalej. Dobrze. Panie pośle, ustawa antykorupcyjna teraz tylko czeka na podpis prezydenta. Może też było to pytanie o jakieś państwa osobiste relacje zasadne, bo widać, że współpraca idzie dobrze. Wie pani, teraz już zupełnie poważnie. No na pewno w polityce akurat dobre relacje czasem są pomocne, ale czasem nie do końca, dlatego że szczególnie jeżeli jest się w takiej rzeczywiście jakimś sporze światopoglądowym, politycznym, no to taka sympatia czysto ludzka przeszkadza. No ale akurat w tych kwestiach, o których w tej chwili rozmawiamy, czyli dotyczących ustaw programu Kukiz 15, akurat te dobre relacje osobiste bardzo pomagają, bo nawet upominanie się o przyspieszenie jakieś tam pracy, no nie mają, mają inny zupełnie charakter, kiedy ludzie czują do siebie jakąś tam sympatię, a zupełnie inną, kiedy inaczej to wygląda, kiedy nie tylko politycznie, ale i osobiście ludzie są do siebie niechętnie jakoś tam na siebie spoglądają. A jest pan zaskoczony, że ta współpraca dobrze idzie? Ja nie chcę zapeszać pani redaktor, ale idzie jak na razie nawet lepiej niż się tego spodziewałem. Została już uchwalona ustawa antykorupcyjna. Jest tylko potrzebny podpis prezydenta. Wiem skądinąd, że po wcześniejszych rozmowach z panem prezydentem wiedziałem, że jakichś problemów tutaj robić z tą ustawą nie będzie. Czyli formalność? Także myślę, że to będzie formalność. I tak przy okazji, czekając na program, parę minut temu miałem telefon od pana profesora Kruszyńskiego, który jest szefem zespołu pracującego pod auspicjami pana prezydenta, pracującego nad ustawą o sędziach pokoju, a jednocześnie jest współautorem Białej Księgi, wcześniej przygotowanego takiego zarysu tej instytucji sędziów pokoju, jako jeszcze pomysłu klubu Kukiz 15. Dostałem informację, że w środę będzie już absolutnie całkowicie skończona ta ustawa i mam nadzieję, że już w październiku powinna znaleźć się w Sejmie. Spotkałem się też jakieś dwa tygodnie temu z panem prezydentem, który zapewniał, że do końca października ta ustawa będzie gotowa, więc no tutaj profesor Kruszyński potwierdził, że już wszystko jest na dobrej drodze. To jest kapitalna ustawa, naprawdę bardzo się wszystkim przyda, która w ogromny sposób po wejściu, oczywiście nie od razu, ale w jakiś czas po wejściu w życie powinna w sposób bardzo mocny, bardzo duży sposób przyspieszyć postępowania przed sądami. Ponieważ ta... Króciutko o tej ustawie. Ta ustawa będzie polega na tym, ta instytucja sędziów pokoju to instytucja, to sędziowie, którzy rozstrzygać będą te sprawy najmniejszej wagi zagrożonej sankcją pozbawienia wolności do roku czasu i gdy chyba wartość przedmiotu sporu do 10 tysięcy złotych. Takich spraw mamy na wokandach 65-70%. To są sprawy, które są z punktu widzenia interesów wspólnoty nieistotne.
istotne często z punktu widzenia tam osobistego, jakiejś tam relacji i tak dalej, że jedna pani o drugiej powiedziała brzydko i ona chce sprawiedliwości. Na takie rzeczy się, czy w tej chwili na takie rozstrzygnięcia czekamy czasami kilka lat. Ludzie, ja nawet miałem kiedyś taką sprawę, zawiadomienie jakieś złożyłem parę lat temu i kiedy doszło do planowanej rozprawy, ja zapomniałem w ogóle, czego ten spór dotyczy. Słowo honoru. No więc ta ustawa powinna bardzo przyspieszyć postępowania przed sądami. A myśli pan, że mogłoby to nieco uspokoić też nastroje wśród pracowników sądów, na przykład protokolantów, bo też słyszeliśmy o ich protestach, że są... Pani redaktor, takie nastroje, czy to u pracowników sądu, czy u nauczycieli, czy u ratowników medycznych, nastroje uspokoi pieniądz przede wszystkim. To jest główny powód, brak tych pieniędzy, to jest główny, czy jakaś świadomość zbyt niskich wynagrodzeń, to jest główny powód niezadowolenia. Ja pytałam, czy jest pan zaskoczony tą dobrą współpracą, bo odkąd zaczął pan rozmawiać z Prawem i Sprawiedliwością, a może na odwrót, bardziej Prawo i Sprawiedliwość zaczęło z panem rozmawiać, no to spadła ta wielka lawina krytyki, by nie powiedzieć hejtu. No i może pojawiła się panu w głowie taka iskierka, a może jednak za dużo ryzykuję, może jednak nie uda się tych postulatów spełnić. Pani redaktor, ja od lat powtarzam, że jest mi absolutnie obojętne, z kim wprowadzę te postulaty. I tu uwaga, dzięki którym był taki moment, zakochałem się w Platformie Obywatelskiej, bo tak naprawdę to są te postulaty, o których ja mówię z uporem od 2015 roku już w polityce, to są postulaty jeszcze Platformy Obywatelskiej sprzed dwóch dekad praktycznie, czyli zmiana ordynacji wyborczej na model jednomandatowy, czy model większościowy przede wszystkim, czy właśnie sędziowie pokoju, czy pakiet ustaw, czy ustawy antykorupcyjne. Proszę zauważyć, że Platforma przy okazji wszystkich wyborów, w których brała udział, podkreślała, że mają cały pakiet, Tusk podkreślał, że ma cały pakiet ustaw antykorupcyjnych i antysitwowych, które natychmiast wprowadzi po zwycięstwie Platformy Obywatelskiej. Jak na razie nie dość, że nie wprowadził, to jeszcze nikt na oczy tego pakietu nie widział, a przynajmniej ja nie mam pojęcia, jak te ich propozycje wyglądają. Czyli taka ślepa miłość, mówiąc tym językiem miłości? Wie pani, ja już się z miłości w polityce ja już się wyleczyłem. To teraz konkretnie. Już na dobre. Także pragmatyzm przede wszystkim i tak jak powiedziałem, no bardzo się cieszę, że ta współpraca z Prawem i Sprawiedliwością dobrze, nie zapeszając, dobrze się układa. A są jakieś relacje z politykami, z tymi ważniejszymi politykami opozycji, którzy być może namawiają, słuchaj Paweł, my teraz zrozumieliśmy te błędy. No właśnie o to chodzi, że nie namawiają, pani redaktor. No ja do tej pory nie mogę się nadziwić, że w sytuacji, kiedy doszło do tej słynnej reasumpcji, a przecież cała ta sprawa przed kolejnym głosowaniem, przed reasumpcją, to było około godzinę czasu trwały te wszystkie różnego rodzaju zamieszanie i tak dalej, przerwa, że w tym czasie, gdyby rzeczywiście opozycji zależało na przejęciu władzy, to w tym czasie powinienem być poproszony przez szefów tych dużych ugrupowań opozycyjnych na rozmowę. Oni powinni się zadeklarować, że spełnią wszystkie moje postulaty, tylko Paweł, zagłosuj razem z nami i odsuńmy ten PiS wstrętny od władzy. Ale pan ma władzę teraz. Nikt nie miał, pani redaktor, ja nigdy nie chciałem mieć władzy, skończę ten wątek. Natomiast, bo przecież potrafią liczyć, przecież widzieli, że od tych trzech posłów zależy jak ta scena polityczna będzie wyglądała, czy tych trzech posłów mogło doprowadzić również do przedterminowych wyborów i do jakichś tam szansy na objęcie władzy przez opozycję. Oczywiście mówię czysto teoretycznie, bo jeszcze zostaje też kwestia taka, czy ja miałbym taką wolę. Ale w każdym razie nikt do mnie z opozycji nie przyszedł. Mało tego, pani redaktor, ja od 2015 roku w kuluarach rozmawiałem ze wszystkimi absolutnie politykami tego największego formatu z opozycji, pytając o postulaty jednomandatowych okręgów wyborczych, referendów obligatoryjnych, sędziów pokoju, ustaw antykorupcyjnych, i jakiegoś szczególnego zainteresowania nie było. A także... owi referenda teraz Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało wprowadzić? To jest w ramach państwa umowy gdzieś zapisane?
Pytanie jest jedno, czy ja chcę wprowadzić, wie pani, referendum obligatoryjne ogólnokrajowe. Coraz częściej zaczynam się zastanawiać, czy tak radykalna zmiana i nagle danie narodowi, który 200 lat był pod zaborami, potem raptem 20 lat tej niepodległości w dwudziestoleciu międzywojennym i potem komunizm, czy w tej chwili taki instrument jak referendum obligatoryjne, no nie byłoby za dużo. Ludzie się powinni chyba nauczyć jeszcze tej odpowiedzialności za decyzję, czyli rozpocząć trzeba byłoby od referendów lokalnych, bezprogowych referendów lokalnych, gdzie ludzie będą widzieli na podwórku, mój głos rzeczywiście ma znaczenie. Jeżeli nie pójdę na referendum, no to wygra ktoś, może wygrać opcję. No to chyba będzie trudna droga, bo te... Ale nie, właśnie nie taka trudna. Ale wybory samorządowe, no to tutaj chodzi chyba najmniej. Nie taka trudna droga, dlatego że już przeszło przez biuro legislacyjne w Sejmie, przeszedł ten nasz projekt o referendach lokalnych i jest wielkie prawdopodobieństwo, że jeszcze w tym roku referenda lokalne zostaną uchwalone. Ajowy to już jest bardzo ciężki temat. Też rozmawiałem ze wszystkimi absolutnie opcjami politycznymi. Proszę mi wierzyć, nikt nie jest zainteresowany zmianą ordynacji. Wie pani, jakiego najczęściej używają posłowie argumentów w takich kuluarowych rozmowach? Kiedy pytam ich, dlaczego nie chcecie? No przecież jesteście na przykład SLD-owców. Jesteście przecież demokratyczną, sojusz lewicy demokratycznej. Chcecie demokracji? No to każdy człowiek powinien mieć indywidualne, bierne prawo wyborcze. Oni mi odpowiadają. Oni, czy tam z Platformy Obywatelskiej, tak mówią, Paweł, jeżeli to obywatele będą wybierać posłów i wskazywać, kto ma być posłem, a nie partia, czyli jeżeli odejdziemy od partyjnej ordynacji, to my nie wejdziemy do Sejmu, dlatego my nie chcemy tej ordynacji. Ale każda partia tak mówi, tak? Każda partia, absolutnie. Tak, z którą pan współpracuje teraz też. Również i Prawo i Sprawiedliwość. Myśli pani, że Prawo i Sprawiedliwość było zadowolone z ustawy antykorupcyjnej? Oczywiście, że nie było zadowolone, jeżeli chodzi o całość. Podobnie jak ja nie jestem zadowolony, obserwując nepotyzmy i sitwy w tej partii. One są wszędzie takie same. To jest wada systemowa. Niech pani zauważy, że od 91 roku każda absolutnie partia polityczna w troszkę mniejszym lub trochę większym stopniu, ale różnice są takie, że mieszczą się w granicach błędu statystycznego, foruje na stanowiska w spółkach Skarbu Państwa czy w spółkach komunalnych swoje rodziny, swoich bliskich, swoich znajomych. Czy to PiS, czy to Platforma, czy to ktokolwiek inny. Ma pani ostatnio przykład w Nysie na przykład. Przykład Nyski, gdzie został ogłoszony konkurs, w cudzysłowie oczywiście, przez Radę Powiatu PiS-owską, który wygrała pani na konieczny szefowa klubu sejmiku. PiS w sejmiku wojewódzkim, prywatnie żona przewodniczącego Rady Miasta w Nysie z PiS-u. No więc ja zapytałem działaczy tych prominentnych polityków PiS-owskich, jak to się ma do waszej uchwały antysitwowej, którą podjęliście w tym. No i podjąłem wszelkie działania, by te sitwy, powiem wprost, powiedziałem Prawu i Sprawiedliwości, jeżeli chcecie przegrać wybory, róbcie sobie sitwy w całej Polsce, ale nie w moim okręgu, bo nie będę głosował po waszej myśli. Nie ale pozwolę, żeby władzę, w moim tak okręgu teraz były sitwy i tyle. Czy to pisowskie, czy to platformiane, czy SLD-owskie, czy jakiekolwiek. Paweł Kukiz jest z nami. Do rozmowy wracamy za moment. Paweł Kukiz jest z nami, jest w studiu Radio Opole. Panie pośle, jak pan szacuje, jak pan myśli, ilu posłów, ilu senatorów byłoby za zmianą ordynacji wyborczej? No senatorów to chyba sporo, bo przecież oni są wybierani właśnie w JOW-ach. Natomiast jeśli chodzi o posłów, to jakieś 10-15%. To są najczęściej ci posłowie, którzy mają jakieś poczucie własnej wartości, którzy mają dobre relacje z obywatelami, którym ufają obywatele i którzy w pierwszej kolejności realizują zobowiązania, jakie podjęli względem obywateli, a nie rozkazy partii. Którzy, mówiąc górnolotnie, czują misję? Coś takiego? Tak, jeszcze gdzieś poczuwają tak, się? No nie, no tutaj, wie panie, no zupełnie byłaby zupełnie inna jakość polityki, gdyby większość posłów czuła misję, ale tą misję właśnie, tak jak pani zauważyła, tą misję poczuliby wtedy, kiedy mają rzeczywiście też dobry kontakt z obywatelami i kiedy właśnie zmienilibyśmy ordynację. Wtedy jest posłem obywateli, a nie żołnierzem wodza partii. Bo to jest ciekawe, w tej ordynacji
nominacji naszej partyjnej. Ludzie często nie zdają z tego sprawy, ale ludzie głosują tak naprawdę na partię polityczną, a partia wybrała już za nich wcześniej przed wyborami, kto będzie w Sejmie. Proszę zrobić nawet doświadczenie, zapytać swoich tam najbliższych 10 osób, na kogo głosowałeś. To ja pani gwarantuję, że 80% odpowie pani nazwą, jak, o ile nie 100, odpowie pani nazwą partii. Jak pani zacznie drążyć, ale na kogo? Konkretnie na jaką osobę? Imię, nazwisko? To powiedzą, a ja nie wiem, no głosowałem tam na PiS czy na Platformę, ja nie mam pojęcia, kto tam był. Nie pamiętam, czy tam Czochara była, czy Porowska, nie wiem. No na PiS głosowałem. No. I tyle. No to jest, jaką mam więź z wyborcą taki poseł, który został wybrany przez wodza? No dobrze, no ale zespół ma powstać, czy zespół już powstał? Pani redaktor, no już zespół powstał, odbyło się pierwsze spotkanie, powiem, że jestem bardzo zadowolony po tym spotkaniu, bo zwykle pierwsze spotkanie to są tylko takie sprawy formalne, czyli wybór prezydium, przewodniczącego, wiceprzewodniczących, no jest wybrany oczywiście przewodniczący Sachajko, dwóch wiceprzewodniczących, chyba Krzysztof Paszyk i z PiS-u pan Smoliński. Krzysztof Paszyk z PSL-u. Z PSL-u, tak. Tak, tak. I Smoliński, poseł Smoliński z Prawa i Sprawiedliwości. I wszyscy członkowie... jeszcze jest trzeci, jeszcze jest z Konfederacji Krystian Kamiński. Nie zauważyłem, żeby ktokolwiek w tym zespole, przynajmniej do tej pory, nie słyszałem, żeby ktoś miał obiekcję, czy nie chciał zmiany tej ordynacji. Problem tylko polega na tym, jak ona ma wyglądać. Czy ona ma być, jeśli mieszana, to w jakich proporcjach? Ile ma być procent z list partyjnych? Ile procent ma być większościowych? W tej większościowych też mamy różne odmiany, bo mamy jednomandatowe okręgi wyborcze, mamy jednomandatowe okręgi podobne, jak i we Francji, dwuturowe. Mamy oprócz tego STV, czyli system głosu przechodniego. Można też przy okazji dyskusji tej mieszanej ordynacji przedyskutować samą ordynację partyjną, czyli zastanowić się nad wysokością progu i tak dalej, i tak dalej. Jednym słowem, to nie ma być ordynacja Kukiza, tylko to ma być nowa ordynacja zastępująca tą postkomunistyczną, której podlegamy, tą partyjną ordynację. I to, co najważniejsze, ma nadać każdemu obywatelowi, czy ma... nawet nie przywrócić, tylko nadać tak naprawdę indywidualne, bierne prawo wyborcze do Sejmu. Czyli żeby człowiek mógł sam ze swojego powiatu startować pod własnym imieniem i nazwiskiem bez konieczności albo pomocy jakiejś partii, wpisania przez partię na listę, albo bez konieczności, tak jak ja, tworzenia jakiegoś stada, jakiejś grupy, jakiejś dużej, jakiegoś ruchu, który będzie władny, będzie w stanie zarejestrować w minimum połowie okręgów wyborczych w Polsce swoje listy, no bo tak stanowi prawo. Ja chciałbym takiego ustroju, żeby czy pani redaktor, czy ja, czy ktokolwiek, czy ktoś, kto jest zainteresowany polityką, żeby bez konieczności podłączania się pod jakąś partię polityczną albo tworzenia swojej, mógł indywidualnie pod imieniem i nazwiskiem startować ze swojego okręgu. Z Lewicy i z Koalicji Obywatelskiej też są jacyś przedstawiciele i pytanie no właśnie, jeszcze, czy są eksperci, że tak powiedziałabym, niezależni, na przykład organizacje pozarządowe? Na razie przede wszystkim pracujemy nad tą formułą zespołu parlamentarnego. Na razie, jak powiedziałam, odbyło się tylko jedno spotkanie. Myślę, że po jakichś dwóch, trzech spotkaniach zaczniemy zapraszać ekspertów z różnych organizacji pozarządowych. To jest oczywiście, to jest wręcz, nie myślę, ale to jest wręcz konieczność. Natomiast wracając jeszcze do... tam była jeszcze jedna kwestia, wspomniała pani... Organizacje pozarządowe. I Lewica, i Koalicja Obywatelska. Właśnie koalicji nie ma. Koalicja Obywatelska powiedziała, że ona nie będzie uczestniczyła w pracach tego zespołu, że ona się pochyli nad ustawą, jak ustawa będzie. I zobaczy pani, wspomni pani moje słowa. Jeżeli przygotujemy projekt ustawy, to wtedy Platforma powie, że ona nie będzie za tą ustawą głosowała, bo ona poboi się ta ustawa nie podoba, bo ona jest albo kukizowa, albo pisowska, albo tam czyjaś inna, tylko to nie jest ich. Więc dlatego mi zależało, żeby przedstawiciele każdej opcji politycznej... No czy Lewica jest? Proszę? Lewica. Lewica jest. Przyszła. Lewica. Tak. Przyszła Lewica. Także brakuje tylko Platformy, Koalicji Obywatelskiej, czyli Platformy, Zielonych, Nowoczesnej i kto tam jeszcze jest? Pani Nowacka. Nie wiem, co to jest. To jest inicjatywa nie Zieloni, tylko inicjatywa Polska. Okej. Panie pośle, jeszcze chciałabym podpytać, bo w sobotę taki dość, myślę, istotny wywiad się pojawił na antenie RMF-u. Jarosław Kaczyński był gościem Krzysztofa Ziemca. Padło pytanie o to, czy
mogłaby się odbyć taka debata Tusk-Kaczyński? Powinna być? Potrzebna jest? Teraz? Mhm. A niby dlaczego? Jaki miałby być powód? Bo że Tusk się... że Tusk wrócił, to ma być powód debaty? Jarosław Kaczyński postawił taki warunek, że musiałby Donald Tusk przeprosić, bo ma za co, tak powiedział Kaczyński. Donald Tusk szybko odpowiedział na Twitterze, przepraszam, widziałem, Janku, to było tak, bezczelne. To nie, wie pani, ja najchętniej ja bym taką debatę z Tuskiem odbył i właśnie chciałbym przedstawić mu sam siebie jako ostatniego platformiarza, który walczy o te wszystkie idee, które on obiecywał. Wspomnę, 4 razy tak, czyli jednomandatowe okręgi wyborcze, likwidacja Senatu, zmniejszenie liczby posłów o połowę. Pamięta pani, taki był jeszcze program 3x15, 15 CIT, 15 PIT, 15 VAT. Mnie przeraża, że ludzie mają tak krótką pamięć. Ja nie twierdzę, że Prawo i Sprawiedliwość jest jakąś genialną partią, która robi nieprawdopodobne rzeczy, ale wie pani, w tej chwili porównywanie, czy jak gdyby jakiś sentyment do rządów Platformy Obywatelskiej, to są dla mnie jakieś objawy dewiacji po prostu. Pamiętam doskonale rozmowy u Sowy, stacje benzynowe, podwyżki i totalne zawłaszczenie państwa przez salony, przez te tak zwane elity. Szkoda gadać. Jeśli debata to wszystkich liderów, nie ma tak, że są dwie partie polityczne, proszę nas nie wpisywać w taki podział Polski, tylko na Polskę PiS i Polskę PO. Wie pan, kto to powiedział? Nie. Władysław Kosiniak-Kamysz. Czyli PSL też chce debatować. No ładnie powiedział, bardzo. Jest jakaś zgoda w tym temacie między panami? Zgody z PSL-em nie ma. Była zgoda. PSL wpisał w 2019 roku warunkiem naszego startu wspólnego z PSL-em, z list PSL-u, było wpisanie przez Polskie Stronnictwo Ludowe do ich programu wszystkich postulatów Kukiz 15. To nawet wręcz prosiłem go, już nie powiem kogo, ale jednego z tych prominentnych działaczy PSL-u, bo oni wpisali po prostu absolutnie wszystkie nasze postulaty. Mówię, wykreślcie tą antysitwową projekt ustawy antysitwowej. A oni mówią, a dlaczego? Ja mówię, bo wasz elektorat nie przyjdzie. No, no i wykreślili. Ale w każdym razie, ale wracając do... Potem nas PSL wyrzucił z koalicji z różnych tam powodów. Jakieś mieli tam w tym partykularny interes. Stanowisko wicemarszałka, a też pieniądze subwencyjne i tak dalej. Natomiast jest jeden plus z tej podpisanej umowy z PSL-em, z wpisaniem tego naszego programu, że w tej chwili PSL przy głosowaniach, czy to nad ustawą antykorupcyjną, czy sędziów pokoju, czy innymi postulatami, które mam nadzieję wejdą, będą debatowane i będą uchwalane, no nie za bardzo ma wyjście, by się temu sprzeciwstawić, bo mają te właśnie postulaty Kukiz 15 wpisane w program wyborczy. Ale nie takie rzeczy bywały, żeby program jeden. Ale nie byłoby im łatwo i z całą pewnością z tych 4%, czyli oni w tej chwili mają, zeszliby na jeszcze niższy. Teraz Władysław Kosiniak-Kamysz albo też Jarosław Gowin podkreślają, że być może między nimi jakaś współpraca zajdzie. Nie, wie pani, była taka możliwość, gdyby Kosiniak-Kamysz, gdyby Polskie Stronnictwo Ludowe realizowało nasze porozumienie, czyli my się umawialiśmy na stworzenie koalicji polskiej, mówiąc tak obrazowo, za szyldem Koalicji Polskiej miały być schowane i znaczek PSL-u, i Kukiz 15. Mieliśmy występować jako Koalicja Polska. Podobnie jak Konfederacja ma tą swoją grupę liderów, my również mieliśmy taką grupę stworzyć, oczekując na kolejnego koalicjanta, kolejnych partnerów, na przykład Jarosława Gowina. I niech mi pani wierzy, zupełnie inaczej wyglądałaby dzisiaj sytuacja, gdyby PSL dostosował się do tej umowy. Niestety PSL od początku forował przede wszystkim swój znaczek, tą swoją koniczynkę, która jest niestety skompromitowana, czy jak gdyby no nie pomaga w marketingu politycznym, tak bym może powiedział delikatniej. I tyle. No i później wyrzucili nas z tej koalicji, a teraz to niech się z Gowinem sami, że tak powiem, tutaj współpracują. Trochę ostrzeżenie dla porozumienia? Proszę? To trochę ostrzeżenie dla porozumienia? Żeby nie wiązali się z PSL-em? A jakie ma wyjście porozumienie? Inne. Bo ja nie widzę. Nie ma wyjścia. No nie ma. Dobrze, panie pośle, jeszcze zapytam o kwestię drożyzny, bo o tym też Władysław Kosiniak-Kamysz mówi. Prawie 6% inflacja, za chwilę 6 zł na stacjach benzynowych. To jest coś, co ludzie odczują, to jest coś, o co ludzie będą pytać. Pana pytają już, dlaczego tak się dzieje?
Panie redaktor, ja nie chciałbym w tej chwili wychodzić na obrońcę partii władzy, bo tak jak powiedziałem, mam wiele zastrzeżeń, szczególnie jeśli chodzi o sprawy sitw i sprawy tych rodziny na swoim. No, to jest po prostu przerażające, to jest obrzydliwe, fatalne. No niestety, tak jak powiedziałem, to jest wada systemowa, charakterystyczna dla wszystkich partii politycznych. To korzystanie z tych przywilejów władz. Natomiast co do drożyzny, no nikogo nie cieszy drożyzna, no też nie chciałbym inflacji, natomiast w tej Argentynie czytałem ostatnio, jest 50% inflacja, na całym świecie mamy do czynienia z inflacją i na całym świecie mamy wzrost cen paliw. Więc oczywiście będę zawsze optował za niższą ceną, za odpodatkowaniem tych paliw, ale jak pani redaktor była łaskawa zwrócić uwagę na to, na fakt, że mam 3 posłów, nie mam tych posłów 300, tylko mam 3 i mogę jedynie robić, tak się poruszać, żeby jak najwięcej ugrać swojego. I nawet się zastanawiam, czy teraz w tej audycji trochę za dużo nie mówię o tych sitwach, o tym wszystkim, że się nie przełoży na współpracę. Bo zależy mi przede wszystkim na uchwaleniu tych moich tych naszych projektów zmieniających ustrój, które przyczynią się, które będą korzystne dla obywateli. A na takie rzeczy jak inflacja, no ja przykro mi, ale ja wpływu nie mam absolutnie żadnego. To jeszcze krótka kwestia. Mur na granicy ma być wybudowany, 1 600 000 000 zł. Tak się zastanawiam, bo to nie jest tylko granica polska, to jest również granica unijna. Czy nie powinna partycypować Unia w tak? Mm-hmm. Oczywiście, że tak. Ma pani rację. Ale niestety ta nasza polityka zagraniczna, no nie jest sposób, że tak powiem, no to jest... nie jest prowadzona, że tak powiem, idealnie. Inna sprawa, że opozycja też robi wszystko, by te nasze relacje z Unią były kiepskie. Mają jakiś swój interes polityczny, wewnątrzkrajowy, no ale to, ale no niestety nie działają dla dobra Polski na niwie Unii Europejskiej. To jest dosyć kiepska sprawa. Panie pośle, to postawimy tu kropkę. Wiem, że moglibyśmy jeszcze długo porozmawiać, tak sobie myślę. Ale to zostawimy na kolejne spotkanie. Dobra. Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego, Paweł dziękuję Kukiec bardzo. Był dzisiaj z nami. Dziękuję serdecznie. Dziękuję, do widzenia. Radio Opole.